Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Rejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj omówimy sobie najnowszy event z darmową kartą LR, tak, LR Cell w pierwszej formie, gdzie musimy ponownie zdobyć 777 medali. Ale o szczegółach i informacjach za sekundę, najpierw ogłoszenia parafialne. Jeżeli oglądacie ten film w dniu, kiedy się pojawił, czyli 8 stycznia 2020, to dzisiaj wieczorem między godziną 19 a 20 w tych okolicach będzie livestream na Twitchu u mnie. Będziemy grać w Dokkan Battle, także zapraszam wszystkich, mówię, między 19 a 20 jeszcze, jak zawsze, jeżeli rozpocznie się livestream, to wrzucę link, filmik króciutki z przypomnieniem i na YouTube'a, jakieś informacje na grupie i tak dalej, więc na pewno kto będzie czekał, to nie ominie. Stream będzie na Twitchu, link macie po lewej stronie na ekranie, jak widzicie, bądź pod spodem w opisie są zawsze linki bezpośrednie. Także tak to wygląda. 8 stycznia między 19 a 20 zaczynamy livestream na Twitchu z Dokkana. Okej, tak jak wspomniałem, dzisiaj zrobimy sobie event tutaj z LR Cellem. Powiem wam, co potrzebujecie, żeby zrobić go na 100%, jakie teamy, jakie postacie są ciekawe do użycia na tym evencie, ponieważ nie wszystkie karty mogą brać udział w tym evencie. Także jak wejdziemy sobie już w naszą misję, mamy tutaj trzy misje do przejścia i tutaj najpierw zajmiemy się troszeczkę informacjami takimi po prostu, które powinniście wiedzieć, a później przejdziemy do eventu. Także teraz garść informacji potrzebnych do odpowiedniego zrobienia tego wszystkiego. Strona, której używam, to jest Dokkan Wiki, to jest Wikipedia Dokkan Battle, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. Więc tak, tutaj są nasze trzy eventy. Pierwszy event, drugi event, trzeci event. Na pierwszym evencie farmimy postać Cella, czyli postać, którą będziemy dokonywać. Na drugim evencie pierwszy rodzaj medali i na trzecim, ostatnim evencie, najcięższym, gdzie mamy trzech bossów, farmimy główne medale, których musimy zdobyć 777. I mamy możliwość od wypadnięcia medali od 5 do 20 medali. Mamy taką możliwość, że nam wypadną. Teraz tak, jeżeli chodzi o postaci, jeżeli chcecie zrobić jedną kartę na super atak 20, jedną kartę po prostu na 100%, bo żeby mieć kartę na 100%, nie musicie mieć postaci na poziomie na super ataku 20, to jest ważne. Czyli 10 super atak, karta 100%. No to tak, potrzebujecie 14 kart, 10 kart do super ataku i 4 karty do odblokowania Hidden Potential, czyli razem 14 kart, plus później pierwszy rodzaj medali. Pierwszy rodzaj medali potrzebujemy 15 tych medali, plus do duplikatów, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Nie, tutaj mamy już drugie robienie, ok. Czyli 15 medali z drugiego eventu i, tak jak wspomniałem, 777 medali, żeby zdokonować na finałową formę LR. Jeżeli, i to nam da Cella na czterech kopiach 100% super atak 10. Jeżeli chcecie mieć super atak 20, to albo dajecie później 10 Elder Kaiów, albo jeszcze raz to wszystko farmicie, czyli ponownie 15 medali i 777 medali tych ostatecznych, co nam daje razem liczbę 1554 medali. Ja nigdy nie farmiłem podwójnie tych darmowych LR-ek, zawsze używałem po prostu Elder Kai i tyle. Także tak to się prezentuje. Co ważne, tutaj możemy używać tylko postaci ze story eventów, strike eventów, Dokkan eventów, specjalnych eventów i eventów limitowanych. To są wszystkie karty darmówki albo które możecie farmić. To nie są karty, które możecie sobie wylosować na Dokkan eventach i tak dalej. Po prostu to nie są karty, które są samonowalne, o tak. Nie można tych kart samonować, wszystkie karty, jakie możemy tutaj użyć, to albo są darmówkami, albo są farmione z eventów. Więc tak, to jest garść informacji, którą chciałem wam przekazać, bo to są, myślę, ważne rzeczy, często ludzie o to pytają. Wróćmy do Dokkana. Pokażę wam teraz, jaki team użyć na wszystkie z tych eventów, no bo tutaj w każdej misji tylko się po prostu jeden boss więcej pojawia.
wezmę sobie boosta od razu do farmienia. I tak, jest kilka opcji. Jedna z opcji to na przykład jest cały team Ginyu Force z liderem tutaj Kid Gohanem, standardowo na większość tych eventów takich do farmienia, czy to LR-ek, czy innych kart, bardzo dobre jest właśnie Ginyu Force z Gohanem na liderze. Także taka jest opcja. A inna opcja, jeżeli macie tutaj właśnie tego Super Saiyan Vegeta LR wersja Intelligence, no to bierzecie go na lidera, on jest liderem Pure Science i robimy Team Pure Science. Tak to wygląda, tak wygląda na przykład Team Pure Science u mnie. Wszystkie karty są farmione, wszystkie karty są darmowe. Oczywiście warto podczas eventu tworzyć team, ponieważ jak weźmiecie teraz sobie tutaj cyk, to są pokazane karty, które możecie używać i których nie możecie używać. Także w tym momencie jest łatwiej po prostu tworzyć team niż jak weźmiecie tam z głównego menu. Dużo jest kart Intelligence, jak wiemy boss jest typu Tech, to możecie po prostu pobrać sobie jak najwięcej kart Intelligence i myślę, że to też Wam w jakiś sposób to wszystko ułatwi. Tak jak wspomniałem, kategoria Pure Science, tak to się prezentuje u mnie, także zobaczmy jak to tutaj współgra, jak to będzie działać, jak szybko uda nam się pokonać tego cela z trzema fazami tak naprawdę. Tak jak wspomniałem, jeżeli nie macie na przykład LR Vegety, no to mówię, możecie sobie użyć bez problemu ten team wcześniejszy, który zazwyczaj się używało, czyli Ginyu Force, cały Ginyu Force i na liderze ten Kid Gohan STR. A tymczasem tutaj mamy Pure Science z Vegetą na liderze. Zobaczmy, co z tego będzie. Weźmy sobie zielone, to nie ma większego akurat tutaj w tym wypadku znaczenia. Myślę, że i tak powinniśmy na jeden super atak zdjąć tego cela, więc bez żadnego problemu. Zobaczmy sobie, jaki będzie damage. I co mamy? Boom! Milion, okej. Okay. Milion to nie był ten silniejszy super atak, tylko zwykły. Nie było żadnych krytykali, niczego. Teraz okej, okay, Broly. Jak widzicie, fajnie to też się linkuje. Wszyscy mają praktycznie od razu full key. Więc pod tym względem też te karty są dobre. No i atak Broly'ego znowu prawie za milion z krytykalem, co prawda. I już mamy ostatnią formę, jak widzicie. Dosłownie sekundy trwa zrobienie tego eventu. No niestety nie udało się. Ultra super ataku, jednego ki zabrakło, jeżeli się nie mylę. A szkoda. Zróbmy coś takiego i parę zielonych dla naszego LR Goku. No tutaj największy problem, nie ma co ukrywać, mają LR-ki z ki, szczególnie właśnie ten LR Goku, ale jak widzicie, nawet nie jest on potrzebny, bo sam praktycznie Vegeta zdejmuje wszystko na strzał, więc no ten event jest banalny, tylko tyle, że potrzebujecie dużo czasu na nim spędzić, bo jednak 777 medali to jest gruba sprawa. Wypadło mi 5 medali i zobaczmy, ile poleci z bonusu, który miałem aktywowany, z boosta. Boost też 5 medali, także 10 medali, aktualnie mam 49, więc malutko. Praktycznie tego eventu nie robiłem. Jak wspomniałem, pierwsza misja farmimy kartę. Druga misja farmimy pierwszy rodzaj medali. Trzecia misja ostatnie medale, czyli 777 sztuk. No i co? To by było na tyle. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Przypominam jeszcze raz, jeżeli oglądacie to 8 stycznia, to dzisiaj między 19 a 20 livestream na Twitchu, gramy w Dokana. Porobimy sobie jakieś eventy, ale w głównej mierze też będę właśnie mój cały box tutaj sprzątać, bo jak widzicie, kart do posprzątania i duplikatów mam bardzo, bardzo dużo, więc będziemy robić jakieś Dokany i tego typu rzeczy. Także zapraszam wszystkich wieczorkiem. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się na streamie i że filmik Wam pomógł. Trzymajcie się i na razie. Cześć!